Według statystyk 1 na 16 kobiet może zachorować na raka piersi. Wszystkie pomimo choroby mają szansę dalej szczęśliwie żyć. Warunek jest jeden. Rak piersi musi być wcześniej wykryty i poddany leczeniu. Co możemy zrobić dla siebie same? Badaj piersi raz w miesiącu. To należy obejrzeć piersi w pozycji wyprostowanej, w pozycji z uniesionymi rękoma do góry i zwrócić uwagę na wszelką asymetrię, czy wciąganie skóry, czy też wciąganie brodawki. Są to objawy niepokojące. Pierś jest podzielona na 4 kwadranty. Badamy palcami, po prostu takimi kolistymi ruchami, wyczuwając wszelkie zmiany, które są twarde, których nie było wcześniej. Jeśli coś nas zaniepokoi, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Warto pamiętać, że wizyta u onkologa nie wymaga żadnego skierowania. Co nas czeka w gabinecie? Wywiad z lekarzem i badanie piersi. Większość zmian, które wyczuwa się w piersiach, są to zmiany łagodne, zmiany dysplastyczne, które nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór. Jeśli jednak coś zaniepokoi lekarza, pacjentka kierowana jest na badania, które pozwolą jak najszybciej postawić diagnozę. Opieramy się na badaniach obrazowych. Radiolog nam ocenia jakby prawdopodobieństwo tego, że zmiana jest złośliwa i zmiany, które budzą duży niepokój, są poddawane biopsji. Najczęstszym badaniem piersi jest USG, mammografia oraz rezonans magnetyczny piersi. Wszystkie te badania są bezpieczne i bezbolesne, za to precyzyjnie określają charakter zmian. Do każdego rezonansu piersi dobrze by było, żeby pacjentka była co najmniej 2 godziny naczo przed badaniem, gdyż każdy rezonans piersi powinien być wykonany z kontrastem. Optymalną fazą cyklu menstruacyjnego u kobiety jest pomiędzy 6 a 14 dniem cyklu do badania. Ma to znaczenie w celu ukazania charakteru zmian w piersiach. Należy ubrać się swobodnie, wiadomo, w polu magnetycznym nie może być żadnych części metalowych i elektronicznych. Pacjentka przychodząc do nas do zakładu dostaje specjalny fartuszek, w którym musi się przebrać, gdyż w trakcie badania leży się na brzuchu z odsuniętymi piersiami, które są umieszczone w cewce. Badanie piersi w rezonansie magnetycznym trwa około 45 minut. Badanie jest bardzo precyzyjne. Jest to badanie wysokospecjalistyczne. Jest to badanie, gdzie można określić charakter zmiany. W USG widzimy zmianę, a w rezonansie możemy określić jej charakter poprzez podanie kontrastu. Przez to, jak kontrast napływa do zmiany, z niej wypływa, możemy określić, czy ma charakter złośliwy, czy ma charakter łagodny. Dlatego jest to badanie, myślę, już jedno z ostatecznych w drodze diagnostyki piersi. Rak piersi wciąż pozostaje najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem, ale nie omija także młodych kobiet. Z możliwości leczenia w Centrum Radioterapii Numet w Elblągu korzystają panie z całego regionu, ale także pacjentki z obwodu kaliningradzkiego. Szybka i dokładna diagnostyka pozwala rozpocząć walkę z chorobą jak najwcześniej. Wcześniej wykryty rak piersi daje szansę na całkowite wyleczenie. Leczenie wczesnego raka piersi jest dużo mniej agresywne, dużo mniej obciążające dla pacjenta.